Witam ponownie, Luizka, to znowu ja, Bongo, a my oczywiście wracamy do The Long Dark, do naszego wyzwania z niedźwiedziem. Jak widzicie, znowu nasza sytuacja jest tragiczna. To jest teraz jakby stały punkt odcinków z tej serii, z tego wyzwania. Mamy 10% życia. Sterczymy tutaj w naszym schronie, który sobie zrobiliśmy pod koniec ostatniego odcinka. Niedźwiedź gdzieś w okolicy grasuje. My musimy sobie jakoś pomóc. Właściwie to musimy coś zjeść, zanim gdziekolwiek wyruszymy. I musimy poczekać do rana, bo temperatura pewnie jest tragiczna na zewnątrz. Mam coraz mniej jedzenia. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na jakichś obrzeżach mapy prawdopodobnie. Nie wiem, gdzie jest tajemnicze jezioro. Co jest tajemniczym jeziorem, też nie wiem. Więc to się zapowiada źle. Plus fakt, że jeżeli założymy, że pomyliłem się, poszliśmy w złym kierunku, to oznacza, że będziemy musieli przejść całą trasę, którą do tej pory pokonaliśmy, tylko że z mniejszą ilością jedzenia. To się może nie udać, ludziska, to się może kurde nie udać. Pośpimy 8 godzin, zobaczymy, jak będzie wyglądała nasza kondycja przez 8 godzin. Po 8 godzinach snu, czy się zaleczą nasze rany, które niedźwiedź nam zadał, czy nie, czy zostajemy tutaj. Czy to jest koniec, naszej podróży. I oczywiście, co jest na zewnątrz? Wiatr. Mamy duże pragnienie, 46%, okej, okay, nie jest tak źle. 46% bywało gorzej. Napijmy się z bukłaka tej wody. O Boże. Jezus Maria. Naprawdę, gro? Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że na zewnątrz będzie cholernie zimno. W naszej jamie jest... Mamy 2 stopnie, na zewnątrz minus 43. Okej. Okay. Okej. Okay. Minus 43 stopnie. Czy mamy coś do picia jeszcze? Mamy coś do picia. Możemy trochę przeczekać, na pewno. Czy możemy coś naprawić? Czy powinniśmy... O mój Boże, tak, powinniśmy naprawić kilka rzeczy napraw. Mamy wszystkie ubrania rozwalone kompletnie. Więc poświęcimy trochę czasu tutaj na naprawę ich. Mam nadzieję, że przez ten czas minie. Minie. Pogoda, pasku... Nie, anuluj, fuck. Pasku na pogoda, bo nie przetrwamy tego. Nie ma szans. Musimy zdecydować, w którą stronę idziemy. W którą stronę? Gdzie może być nasze miejsce? Gdzie może być nasz cel? Gdzie może być tajemnicze jezioro? Co mamy zrobić? Czy ja mogę naprawić te buty? Mogę je naprawić troszeczkę przynajmniej. Mamy trochę skóry na szczęście. Odbierz. Głód nam rośnie, ale to nic. 11 godzin mamy. Może temperatura się trochę poprawi. I te dźwięki, które słyszycie, to moja dziewczyna, która jak zwykle robi tak zwany rozpierdziel, gdy nagrywam. Ja nie wiem, ona to robi z premedytacją, jestem przekonany, że to jest jakaś złośliwość. Naprawmy jeszcze kurteczkę naszą. Może coś zjedzmy. Może zjedzmy to. Ledwo. Co nam zostało? 1750 kalorii dostaniemy. Dobra, coś z tego będzie. Napijemy się jeszcze wody tej. Będziemy musieli stopić dodatkową wodę. Naprawdę, jedzenia się zrobiło cholernie mało. Okej, okay, ale temperatura się poprawiła i jest widoczność całkiem niezła. Jeszcze tylko raz naprawię nasz płaszcz i oby to nam pomogło. Odrobinę chociaż, dobra, mamy tutaj 100% rękawice i czapka. Oj, spróbujmy to też naprawić, no trudno. Napraw. Znowu się chyba wichura zmaga. Come on, gro! Tak. Naprawdę, po prostu nie ma chwili w tym wyzwaniu, abyśmy mieli spokój. Zobaczmy, jaka jest temperatura na zewnątrz. Minus 12, śnieżyca. Czy tam jest martwe zwierzę? Czy to jest drzewo? Czy to jest człowiek? Podejdźmy do tego. Szybko zobaczmy. Minus 4, nie jest tak źle w sumie. Nie, to jest nasze ognisko. Tutaj zostaliśmy pogryzieni. O, w pytę! Rzesz ty, kuźwa, jego mać! Masz brzoskwinki? Czy zas? O, nie, mój drogi. O, Boże. Shit, fuck. Brzoskwinie są zarąbiste. Naprawdę, pyszne. Przepyszne. O, Boże. Mniam. Słodkie są, prawie jak miód. Wziął i sobie... O mój Bo. Temperatura? Minus 4, okej.
Musimy stąd spierdzielać. O, fuck! Masz orężadę! Okej, obym się dostał do tego schronu. Come on, come on, come on! Czemu to się dzieje? Użyj! Użyj, użyj, użyj! Okej. Ja, na szczęście on jest na tyle głupi, że tutaj nie potrafi wejść. Naprawmy sobie czapeczkę. Co za skurczy syn. 6 godzin. Nie możesz mnie wyciągnąć z schronu, prawda? To jest niemożliwe. Powiedzcie mi, że to jest niemożliwe. Czemu my tak utknęliśmy tutaj? Czemu on za mną łazi non stop? Pierdziele, come on! Holy shit! O mój Boże. Wow! Wow! Jak on mnie wyciągnął z tej jamy? Jak? Fuck. Co, on rozwalił to moje schronienie? Co? Byłem w środku, ty gro głupia. Powiedzcie mi, że mam jakieś leki, cokolwiek. Opatrz. Ryzyko infekcji 50%. Opatrz rany. Shit. Okej. Przeżyliśmy znowu. Nie, nie umrzesz, spokojnie. Temperatura 6 stopni. Odpocznij 2 godziny. Jesus. To jest tak porąbane. W tej sytuacji ja nie wiem, co ja mogę zrobić. Kurde. 8% życia mamy. Nie chcę łazić w takiej kondycji na zewnątrz. Nie masz szans. Dobra, będziemy musieli przeczekać kolejny dzień w schronieniu. Po prostu. Tyle. I będziemy musieli następnego dnia wyjść po prostu i się stąd wydostać. O Boże. Nie mam już materiału, żeby naprawić rzeczy. Okej. Z 9 godzin śpimy. Wow! To jest smutne. Gorsze jest to, że jak sobie śpimy najwyraźniej, to jesteśmy bezpieczni. Gdybym tylko wiedział, że jesteśmy niebezpieczni w tej jamie, to byśmy troszeczkę inaczej postąpili. Na pewno byśmy do niej nie wchodzili. Gdy niedźwiedź jest w pobliżu? Na pewno nie. Może niedźwiedź nocą śpi. Okej, 22% życia. Temperatura na zewnątrz 16 stopni. Zrujnowane. Wyprawiona skóra z jakiegoś powodu tu leży. Temperatura minus 16. Ale niedźwiedzia nie ma. Dekonstruuj. Nie zamarzaj za szybko, proszę cię. Okej. Spadajmy stąd. Spadajmy do jakiejś drogi. Minus 16 stopni, to był głupi pomysł. Będziemy musieli ognisko gdzieś spalić zaraz. Ale nie możemy tutaj zostać dłużej. Będę szedł drogą gdziekolwiek. Jeszcze raz zostaniemy pogryzieni i to już jest po nas. Nasze ubrania będą zrujnowane. Jedzenie nam się skończy. Nie mam leków, zakładam. Będzie po nas. Będzie nasz koniec wtedy. Minus 13, okej. Okay. Oczywiście idziemy nocą, czego się w ogóle nie powinno robić w tejże. Zakładam. Ale nie chcę siedzieć tam już. Naprawdę nie chcę. Może niedźwiedź nocą śpi. Może wilki tylko będą. Nawet jeżeli wilki tylko będą, to też nie jest za dobrze. Wilki są szybsze, tak mi się wydaje. Od niedźwiedzia. Minus 14. Robi się coraz chłodniej. Dobra, co to za most? Nie mam pojęcia, idziemy przez niego. Zaraz gdzieś rozpalimy ognisko znowu. Przydałoby się zebrać trochę gałązek. Powiedzcie mi, że ta droga do kończ prowadzi w ogóle. Please. Że to nie jest ślepy zaułek. Ja pierdzielę.
Jezus Maria, to się nie dzieje, naprawdę. Długo przetrwaliśmy. Jeszcze żyjemy, jeszcze to nie jest koniec, oczywiście. Ale zaczynamy, okej. Czy ja mogę zrobić ognisko? Dobra, mogę. Więc opcja wygląda mniej więcej tak, że ja zaraz ognisko będę musiał rozpalić. Ale pytanie jest takie. Które... Ja widziałem jedno jezioro w tej grze. To jest to duże jezioro, które wcześniej wyeliminowaliśmy jako jezioro tajemnic. Ale jeżeli to jest jedyne jezioro, które ja widziałem... Nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie ja mam iść. Teraz tutaj jak wczytywałem grę, a przypominam, że sobie nie spoilerowałem, nie oglądałem żadnych... map, ani nic. Sam nie wiem, nie można myśleć obiektu, no chyba pogrzało ci gro. Okej, powiedz mi, że to rozpalimy, mam 7 gałęzi. Rozpal ogień, come on, come on, come on. 23% życia. Nie wiem, jestem tak zdesperowany. Najgorsze jest to, że też dotarliśmy do trasy, do drogi. I za cholerę nie wiedziałem. Za cholerę. Jak się przedostać na tą stronę? Chciałem się dostać do kopalni, którą pamiętam z poprzedniej serii. Że gdzieś tam w okolicy wydaje mi się jest wejście. Nie mogliśmy go znaleźć, utknęliśmy. Teraz utknęliśmy na skraju, nie wiadomo czego, bo ta rzeka nigdzie mnie nie doprowadziła. Nie mam zielonego. 4 minuty, świetnie. Dajmy tego paliwa. Dzisiaj spróbujmy ogrzać tutaj. Spróbuję może roztopić śnieg z litr. Pół litra. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Dobra, i gotujmy wodę. Mam 35 minut jeszcze. I oczywiście do jasnej cholery wróciła wichura. Nocą. Nie będę miał materiału, żeby zrobić schronienie. Zużyliśmy cały materiał. Decydując się na wycieczkę nocą. Co jest błędem, tak mi się wydaje. Teraz o tym myślę. Nasze ubrania są w strzępach. Oj. Dobra. Ile mam tej wody przy sobie? Kilogram. Litr. 12 stopni tutaj, gdzie stoimy jest. Okej, okay, napijmy się jej. Nie będę miał jak rozpalić ogniska też. Przynajmniej się nam robi cieplej. Może podgrzeję jakieś jedzenie. Kawę przygotuję. Może to nam pomoże odrobinę. Chociaż. Okej. I wypijmy jedną kawkę. Dobra, jest kawka. Dobra, ciepło i w pełni siły. Ale bullshit. Wybaczcie moje żłopanie non-stop. Wiem, niektórzy mogą to uważać jako oznakę braku szacunku do widowni. Nie, nie jest tak. Po prostu potrzebuję. Jestem po 5 godzinach gadania bez przerwy w tym momencie. Czy ja chcę dołożyć gałąź? Czy ja chcę... Przygotujmy jeszcze jedną kawę. Mam 13 minut, 10 minut, 9 minut, 8 minut. Jeszcze jedna? Okej, nie mam wody najwyraźniej. Poważnie O, come on, bro. Dobra, spróbujmy jeszcze wodę roztopić. Pół litra. Dam radę czy nie? 6 minut. 4 minuty. 3 minuty. 2 minuty. Udało się, okej. I... Tutaj drewno, nie mogę żagiewi... Kuźwa, dobra. Jaka jest tym... Minus 26, gro? Boże, naprawdę? Minus 26 stopni. To jest wszystko przeciwko mnie. Wszystko. Niedźwiedź, temperatura, wiatr. Nie wiem, gdzie jestem. Minus 26 stopni. Oj, blisko nie wróżę. To się nie uda. To się, kuźwa, nie uda. Jedyne co mi pozostaje, to szukać więcej materiałów na ognisko. Ale zobaczcie, jak jest ciemno. Ja nic nie widzę. Ja nie wiem, czy jestem na drodze już. Ta gra świetnie to symuluje, ale teraz mnie to wkurzać zaczyna. Jestem sfrustrowany.
otwarta przestrzeń, nawet nie wiem co się dzieje, nic nie widzę. Bitrate pewnie szaleje od tego śniegu. O mój Boże, tak. Gdzie ja kuźwa jestem, ale cokolwiek to jest, tak. Martwy jeleń, oh come on. Okej. Leci mi gałęzie. Muszę przetrwać tą noc. Gdzie ja kuźwa mogę być? Co to było? Mogę to... Połam. 10 minut to będzie trwało. 3 gałązki, no dobra. Ja pierdzielę! Jezus Maria! Okej, nie. Mamy 3 gałązki ludziska. Co tu się dzieje? Jakaś skała. Okej, okay, jest jeszcze jedna gałąź. Dwie gałęzie, okej. Okay. Palce mi drętwieją. Mi drętwieje mózg od tego, jak... jakiego faila zaliczyliśmy. Ryzyko popadnięcia w hipotermię. Ja szukam opału. Nie mam wyjścia, 25% życia mamy. Gdzie ja jestem? Dobra, wróćmy się do tej chaty. Nie wiem, gdzie ona jest. Zobaczcie, jak szybko nasze ślady są zasypywane przez wichurę. Nie wiem, czy ja do tej chaty w ogóle dojdę. Szukajmy jej. Gdzieś tu powinna być chyba. Tak, zaczynam tracić życie. Gdzie jest ta chata? Come on. O mój Boże, nie znajdę jej. Nie ma szans. Minus 43 stopnie są teraz. Jaskinia? Gdzie jest ta chata? Tutaj chyba dotarłem wtedy. Jakaś droga tu jest, ale... Chyba jakoś tędy lazłem. 21% życia. To jest to? Co to kuźwa jest? Gdzie ja idę? Jesus! Co się dzieje? Jakaś droga tutaj jest. O mój Boże. Dobra. Dajcie mi osłonę przed wiatrem. Jezus, ja mogę się wracać nawet teraz. Nie mam pojęcia co się dzieje. Ale niedźwiedzia w nocy nie ma. Nie wiem. Czy to zbieg okoliczności? Dobra, wóz albo przewóz. Rozpalamy albo nie. Albo rozpalamy, albo umieramy. Szansa powodzenia. O mój Boże, to jest ostatnia pieprzona ta gazeta też. 18% życia. 60%. O. Nie mam rozpałki. Proszę cię, rozpal. Rozpal to ognisko. Proszę cię. To jest tak proste. W takim wietrze z rękawymi rękoma. Nic prostszego. Nic prostszego. Właśnie, czy kuźwa sobie jaja robisz grodę mnie? Żartowałem, miało się udać. Come on, 17%, minus 23 stopnie. 28%. Oh my god. Come on. Nie możemy tu opaść. Nie. Jak ona to mówi? To chyba się nigdy nie udaje. Proszę. Okej, 11 stopni. Pijmy się kawę. Jest tutaj droga. Nie wiem, czy ja... Ile to będzie? 2 minuty? O Boże. 3 minuty. 18, 25. Pół godziny. 40 minut. Okej.
Gotujmy wodę. Dobra, mamy co pić przez jakiś czas. Myślę, że nawet więcej wody ugotuję. Spróbujmy litr śniegu roztopić. Okej, więc jesteśmy w pełni sił, mamy zaspokojone pragnienie, mamy pełny brzuch. Jedynym problemem jest temperatura i wichura, która nie chce zejść w ogóle. Od kurde 4 dni w tej grze, non-stop wichury mamy, naprawdę. No może przesadzam, mieliśmy jeden dzień, kiedy nie było wichury. Jeden dzień. To jest tak porąb... Nigdy nie miałem... W tej grze spędziłem 37 godzin, nigdy tak nie miałem. Nigdy nie miałem sytuacji, żeby non-stop była wichura. To musi być ustawione w tym challenge'u, w tym wyzwaniu. To musi być zaskryptowane. Niemożliwe, żeby tak to było. Niemożliwe, żeby to było losowe. No chyba, że mamy naprawdę jakiegoś pecha, ale pech nie istnieje, nie ma czegoś takiego jak pech. 14 minut, come on. Dobra, co my tu widzimy? Jest droga, która prowadzi w... Nie mam pojęcia, w którym kierunku. Gdybym chociaż miał kompas. Jak wyjdziemy na zewnątrz, będziemy mieli temperaturę minus 40. Mogę zrobić schronienie? Nie mogę zrobić. 10 gałązek mi jest potrzebnych. Nie mam paliwa. Wichura nie chce zejść. Pieprzone schronienie rozwaliłem. I to chyba będzie gwóźdź do naszej trumny. 11 stopni dalej. Czy coś tutaj widzę? Minus 53. Minus 53. Czy ja mam szansę spotkania w pobliżu jakiegoś miejsca, gdzie bym się mógł schować? 8 minut. Ostatnia gałąź. Minus 50... To jest temperatura, w której chyba krew by się w żyłach zamarzała. Której... Język polski jest trudny, okej? Okay? Której w żyłach krew by zamarzła. Ale plus jest taki rzeczywiście, że niedźwiedzia nie widać. Więc może nocą da się chodzić, ale to już są jakby przemyślenia nieważne w tym momencie, bo to będzie, wydaje mi się, ostatnia próba. Nie będziemy już próbowali dalej, to się mija z celem na razie. Dlatego tak mi zależy, żeby przetrwać. 11 minut mam jeszcze. Wichuro, zejdź przez te 11 minut. Nic nie widzę w tamtym kierunku. Czy to kuźwa jest niedźwiedź? Czy to jest kuźwa niedźwiedź? Okej. Okay. Muzyka niczym z Hollaru, 8 minut. No chyba nie był niedźwiedź, to jest chyba skała. To też jest bullshit jakiś, bo jestem pewien, że spokojnie moglibyśmy zacząć, nie wiem, konstruować jakieś iglo i byśmy jakoś przetrwali. Dobra, nie wiem, ja bym to pewnie nie dał rady, ale... Jesteśmy innym ocalałym człowiekiem. Przynajmniej w promieniu 20 km. Więc jakieś tam umiejętności survivalowe posiadamy. I na pewno przyszłoby do głowy takie osobie, że może rozpalenie ogniska jest całkiem dobrym pomysłem. Okej, pogoda jakby się poprawiła. Może mi się wydaje. Jest chyba rzadszy ten śnieg. 3 minuty. 3 minuty będziemy na maksa ogrzani. I wypijemy kawę. Cieplutką, mam nadzieję. To nam doda szans. Nie dodaje nam ciepła. Naprawdę, gro? Fuck. Ostygła czy jak? Minuta. Dobra, idziemy. Temperatura minus 54. To jest moje ognisko. Fuck. Chodzimy w kółko ogniska. Pieprzone kółko chodzimy.
Nic nie widzę. Poszliśmy w kółko. Szukajmy gałęzi tutaj. Połowa ciepła stracona. To jest za duże. Za duże. Okej, okay, jedna mała. Już coś. To są małe gałęzie. Temperatura? Spada. Wciąż. Czy rąk no koś łamać? Jakaś jaskinia może? Cokolwiek? Ryzyko popadnięcia w hipotermię, dzień dobry. Znowu moje ognisko, wow. My kuźwa łazimy w kółko ludzka, to jest koszmar. Teraz się temperatura poprawia 30 stopni. O mój Boże. Ja nawet nie wiem, tak się ciężko zorientować w terenie. I jak? Gdzie? ...15% życia. Umieramy. Umieramy dosłownie w tym momencie, to już jest koniec. Nie znajdę jeszcze kilku gałązek, to będzie koniec. Jest jedno. Nie wiem, ile mam w sumie sztuk. Trzymajmy się może jednego kierunku. Nie wiem. Druga. 13% życia. Gdybym cokolwiek widział. Minus 54. 12% życia. Kolejna gałązka. Dobra, jeszcze może przeżyjemy trochę, nie wiem. Całkiem sporo tych gałęzi. Gdzie ja kuźwa jestem? Co się kuźwa dzieje? Co to jest za miejsce? 10% życia, dobra, teraz już trzeba szukać przystanku. Wiem, że nie masz zbyt wiele w sobie już. Teraz kolejny, jak mamy drewno, to nie mamy miejsca osuniętego przed wiatrem. Może za drzewem jakimś. Kuźwa. 9% życia, co się dzieje? Więcej drzew tu jest. Ja już nic nie widzę, naprawdę. Zbyt wiecznie. Come on, za ten drzewem? Za daleko było myśli przed mną. O czym ty chrzanisz, bro? Jakiś budynek, cokolwiek, 7% życia. Nic nie widzę. 6. Znowu jakaś pierdzielona droga. Nie wiem, co tam jest na dole nawet. To jest to miejsce. Nie wiem, gdzie jestem. Gdzieś wpadłem. Rozpal ten ogień. 5%. Rozpal go. Okej, 4 minuty.
Nie mam pojęcia, co się dzieje. Na ile mam to? Godzina. Nie mamy niestety tej kurde strzykawki. Trzech tkanin, 10 gałązek, 3 tkaniny. Stopni. Co? Minus 55 stopni. Fuck. Gdzie ja kuźwa jestem? Koło drzewa jakiegoś, tylko to widzę. Jestem w jakimś dole? Czy to znowu ta droga? Czy my łazimy w kółko? To jest tak porąbane. Trzymaj ognisko. Palisz się dalej? Palisz się dalej. 30 minut jeszcze. 6% życia. 1% przez godzinę odzyskałem. Wichura jest dalej taka sama. Trochę lepiej widać, co się dzieje wokół mnie. Czy ja tu już byłem? Ja nawet nie wiem, co się dzieje. Są nasze kroki stamtąd przyszliśmy. Zjemy tą zupę skwasoną. Zjemy ją. To będzie nas ogrzewać. 7% życia mamy. Wypijemy trochę wody. Minuty jeszcze. Robi się jaśniej. To wygląda znajomo cholernie. Ja jestem pewien, że dotarliśmy do tej samej przeklętej drogi. 23 minuty mam jeszcze. Gdyby temperatura spadała do minus 13, ale to jest kurde niewykonalne. Nie ma szans, żeby się na tyle poprawiła. Teraz przynajmniej coś widać jeszcze. Minut. Może musi być tak zimno, że na tylko 5 stopni nam to daje. Albo już nie jesteśmy chronieni przed wiatr. Dlatego. Teraz jesteśmy. 10 stopni, okej. Okay. Wysokie tutaj skarpy. Kurde, nie wiem, teraz znaleźć. Idźmy w tą. Zostawmy ten płomień. To wygląda jakbyśmy już tu byli, naprawdę. Słońce wschodzi. Pieprzone mosty. Temperatura? Minus 57. Dalej. Coś tu jeszcze będzie.
No jest zimno, zgadzam się. Co to jest? Snopki siana. Czy my jesteśmy na pierdzielonej farmie znowu? O Boże. Dobra, dajcie mi budynek. Nie wiem, co się dzieje. Może być po drugiej stronie równie dobrze. Fuck! Ale nigdy nie widziałem. Nie wiem. Jest jeszcze nadzieja. ...6%. O, zaraz będziemy spadać, tracić życie. Minus 62. What? Okej, to ja chyba nigdy nie miałem takiej temperatury, naprawdę. Co te snopki się narobią, a gdzieś w okolicy jest jakaś szopa? Cokolwiek. Come on, gro. 6% życia. To są sekundy. Gdzie może być jakiś budynek? Come on! Dajcie mi jakiś budynek. Po drugiej stronie drogi był. 5%. Ale by się teraz przydało coś typu steampack. Idę w przestrzeń po prostu pustą, jednak nie wiem, gdzie jest ta droga. Wybraliśmy złą stronę drogi. 4%. Jest droga tutaj. Musimy, kurde, zostać na drodze właściwie. 3%. Albo coś tu zaraz spotkamy, albo koniec. Nie mam już czego rozpalić ogniska, nic. 2%. Zaraz będzie koniec. Po drugiej stronie nic nie widzę. Przed nami też nic nie ma. Jest tylko las. Ja wale, nie. 1%. Holy shit, gro, to jest brutalne. To jest brutalne. Tam był pieprzony domek. Wow. 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 O wow, okej, okay, prawie, naprawdę dosłownie chwila. Gdybyśmy nie szukali, kurde, farmy, jeszcze może byśmy tam dotarli. Może. Była szansa, mała. W każdym razie, ludziska, dziękuję wam za oglądanie tej serii z The Long Dark. To było wyzwanie z niedźwiedziem, które niestety przegraliśmy. Niedźwiedź nas dorwał i... umarliśmy z wyziębienia. Nasze serce się zatrzymało, usnęliśmy sobie w temperaturze minus 60 stopni, z potarganymi ciuchami, z głębokimi ranami na ciele. Wytrwaliśmy prawie całą noc. Właściwie całą noc wytrwaliśmy w tej temperaturze, ale no, niestety zabrakło nam dosłownie, myślę, 40 sekund. Byśmy weszli do tego domku i byśmy przetrwali kolejny dzień. Cholera wie, jakby to się potoczyło. Cholera wie. Moglibyśmy... Nie moglibyśmy nawet. Nie ma, to jest koniec. Ale jestem całkiem zadowolony, mimo że nie udało się nam tego przejść. Było dramatyczne to, myślę, odrobinę. Nie wiem, mam nadzieję, że wam się seria podobała. Tak jak zwykle, ludziska, ja przypominam, że ja codziennie na Twitchu streamuję. Twitch TV był 21, 19 start zawsze, 7 minut w tygodniu, no chyba, że mnie nie ma, to się zdarza czasami. Więc zachęcam do spędzenia miłych wieczorów.
przy grach. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.